humanistyczne wsi, to odbywa się spotkanie rektorów konferencji uczelni przyrodniczych. Gościmy dzisiaj przewodniczącego tej konferencji, pana profesora doktora habilitowanego. Przepraszam, jeszcze raz. No właśnie, to jest to. Gościmy dzisiaj pana przewodniczącego konferencji rektorów uczelni przyrodniczych, pana profesora Włodzimierza Sadego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. I również naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Wiesław Bielawski, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wiceprzewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Jest to niezwykły zaszczyt dla Uniwersytetu, że panowie rektorzy zechcieli przyjechać, zechcieli spotkać się w Uniwersytecie, podzielić się swoim doświadczeniem, ale też spotkać się z panem wiceministrem, bo mieliśmy okazję dzisiaj gościć pana wiceministra Sebastiana Skuzę, który rozmawiał właśnie przed chwilą z rektorami na temat finansowania w szkołach wyższych, na temat aktualnej sytuacji związanej wdrażaniem Konstytucji 2.0. Z tymi rozmawialiśmy o tych problemach, które dotyczą naszej codzienności, a ta codzienność jest w tej chwili niezwykle zmienna i myślę, że bardzo dynamicznie rozwijająca się w każdej uczelni.